pan ocenia rewitalizację tego obiektu po 3 latach odopienia go? Czy spełnione zostały pana oczekiwania? Jest świetnie, a szczególnie mi się podobają te elementy zostawione, oryginalne, jak w czasach głębokiej komuny się budowało. To na klatkach schodowych można zobaczyć jakość robót. To myślę, że teraz to by się w głowie nie mieściło, że można, ale tam co było trochę pieniędzy, to coś dorabiali, jakie materiały mogli kupić. To jest prefabrykowane z płyt, trochę cegły, trochę jakieś pustaki i myśmy trochę tego zostawili od kryla. Teraz służy samo w sobie dekoracja i na to zwrócili goście uwagę. Wszyscy są potrzebni, więcej nas łączy i myślę, że to miejsce też będzie łączyło. My zapraszamy policjantów tu do tego obiektu. Archa na Łęczów to aktualnie jeden z największych hoteli na Lubelszczyźnie. Mamy aż 308 pokoi do dyspozycji naszych gości. Goście odnajdą tutaj pokoje standard z balkonami lub bez, z przepięknym widokiem na Łęczów, ale również w naszej ofercie znajdą coś osoby z dziećmi, rodziny. Takim elementem dodatkowym będzie przepiękny apartament Skybar, który znajduje się na 2. piętrze. Ma 2 sypialnie, 2 łazienki i dodatkowo oferuje przecudowny widok na nasz Łęczów. A jakie inne atrakcje oferuje jeszcze hotel? Na pewno wspaniałą atrakcją jest strefa basenowa. Przy samego basenu mamy 2 jacuzzi zewnętrzne oraz 2 wewnętrzne. Uzupełnieniem całej oferty jest strefa sound ze sauną suchą, parową oraz infrared. A w związku z tym, że jesteśmy w miejscowości uzdrowiskowej, mamy grotę solną. Dla tych wszystkich, którzy chcieliby posmakować dobrej kuchni, mamy restaurację retro, ale również klubokawiarnię Luxfera. Czapka, widzę, którą pan ma na sobie, brytyjskich chyba służb policyjnych, nie jest przypadkową częścią garderoby dzisiaj. Właśnie tak sobie pomyślałem, żeby się wczuć w klimaty tego obiektu, bo to jest sanatorium milicyjne. Ja wprawdzie nie miałem polskiej czapki, ale taką kiedyś dostałem w prezencie. Też garnitur założyłem niebieski, najbardziej jakby zbliżony do policyjnego. Mam pałkę milicyjną, kiedyś na studiach zdobyłem tam gdzieś nocą od policjanta w jakiejś tam walce. Teraz to sobie myślę, współczuję mu, bo jak on wrócił do swojej jednostki, to może mu się coś dostało. Tylko że nie zdążyłem jej znaleźć. Mam nadzieję, że odnajdę i tu przywiozę taką pamiątkę z czasów studenckich. Czapkę też tu zostawię.